Cześć, ja jestem Cydi i zaprezentuję Wam moją pierwszą paczkę z modyfikacjami, a także pierwszą paczkę na Minecrafta 1.3.1, więc to paczka nazywa się First Pack. Są to takie małe mody, które na pewno ułatwią wszystkim grę. Są one dość ciekawe i zaraz pokażę je wszystkie. Potem opowiem, co jest w paczce, jak ją zainstalować, ale na razie prezentacja modów. Tak, dokładne prezentacje macie w linkach w opisie. Polecam wszystkim sobie sprawdzić, bo tam są właśnie odnośniki do filmów, w których je dokładnie pokazywałem. Zaczynamy. Pierwsza modyfikacja to Race Minimap. Mod dodający minimapkę, mapkę i waypointy. Samemu trzeba już go sobie skonfigurować według własnych potrzeb. Kolejna modyfikacja to More Tools. Modyfikacja ta dodaje do naszej gry narzędzia z obsydianu, szmaragdów i ognia. Dokładny opis też macie w opisie. Narzędzia te są bardzo fajne i bardzo mocne, tak więc też mod jest bardzo ciekawy. Kolejna rzecz to Custom Selection Box. Mod ten pozwala nam ingerować w naszego Selection Boxa, czyli to, co otacza zaznaczony przez nas blok. O, w ten sposób. Domyślnie, jak wiecie, to jest czarne i możemy to ustawić jak chcemy. Kolejna rzecz to 3D Item. Mod ten dodaje do naszej gry to, że wszystkie itemki, już nie tylko bloki, są 3D, jakie wyrzucimy i się w ten sposób kręcą. Kolejna rzecz to Inventory Tweaks, mod, który pozwala nam na ułatwienie porządkowania naszego ekwipunku. Czyli sprząta nam w ekwipunku, podmienia itemki. Też macie link do pełnej prezentacji w opisie. Kolejna rzecz to Missing Biomes i widzimy się za chwilę, gdy znajdę jakiś biom, który ta modyfikacja dodaje. Udało mi się znaleźć jeden z tych dodatkowych biomów, a mianowicie wiszące góry, które są naprawdę epickie. A przy okazji dodam, że wersja tego modpacka to 0.8, ponieważ brakuje tu kilku modów. Tu mamy jeszcze kolejny biom, który dodaje ta modyfikacja, czyli Savanna. Ale przechodzimy do kolejnej modyfikacji, która przedstawia nam, jaką wytrzymałość ma dany przedmiot, czyli ten pasek z wytrzymałością tych przedmiotów. No i tutaj pokażę Wam, że miecz co przy na obsydianu ma aż 2500 wytrzymałości, tak samo jak właśnie kilo z tego, czyli naprawdę ogromną ilość. No i tak, została nam jedna modyfikacja, czyli Upside Down Torches, która pozwala nam na wieszanie pochodni do góry nogami. Bardzo fajna modyfikacja, która myślę Wam się przyda. No i to były wszystkie mody. Na razie jest ich tylko tyle, ale w kolejnych wersjach tej modyfikacji będzie ich więcej. No jak wiecie, Minecraft 1.3 wyszedł bardzo niedawno, więc więcej ciekawych modów nie ma. Znaczy są dwa, które chciałem dodać, ale nie są one kompatybilne z tymi, więc wybrałem te. Tak więc teraz myślę, że przejdziemy sobie do instalacji. Tak więc, aby zainstalować tą modyfikację, wchodzicie na link podany w opisie i pobieracie paczkę First Pack. Otwieracie ją w Winrarze i macie tu dwa foldery. Pierwszy należy umieścić w .minecraft, zaś drugi w Minecraft Jar. Sorry za mój głos, że tak się plącza, ale jest już dość późno, a wy to oglądacie rano, ja to nagrywam poprzedniego dnia wieczorem, więc... pierwszy folder umieszczacie w waszym .minecraft. O, tutaj otwieracie go, przenosicie te dwa foldery i kopiujecie je. Jest to jeden texture pack, czyli Faithful, oraz MC Patcher do patchowania niektórych modów. Te mody, które ja wgrałem, nie wymagają tego do patchowania tekstur, żeby wyglądały one ładniej. Rzeczy z drugiego folderu przenosimy do naszego Minecraft Jar, które otwieramy w Winrarze i przenosimy wszystkie pliki. Musimy też jeszcze usunąć tutaj meta-inf i przenosimy wszystko. Tak więc to by było na tyle z instalacji. Jeśli by komuś nie działało, to najlepiej jest zainstalować modyfikacje na czystym Minecrafcie, bez niczego. Jedynie mogą być właśnie texture packi oraz save'y, chociaż save'y niekoniecznie będą działać. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta paczka się podoba. Wiem, że nie jest to nic epickiego, ale epickie paczki nadejdą za tydzień, może dwa, gdy wyjdą te najważniejsze mody. Tak więc to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.